Sama organizacja Ashoka jest międzynarodowa, zrzesza ponad 3000 ludzi, innowatorów społecznych, działa w 80 krajach. Zajmujecie się rzeczami, które są bardzo istotne z punktu widzenia naszej konferencji, to znaczy odpowiedzialnością za procesy globalne, które się dzieją, a które być może nie są zbyt optymistyczne. Czy jesteśmy rzeczywiście jako ludzkość statkiem szaleńców zmierzających donikąd? Pani Agat. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy statkiem szaleńców. Mam nadzieję, że nie. Pewnie tak jak chyba wszyscy. Chyba wszyscy mamy taką nadzieję. No właśnie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że mamy szereg problemów i wyzwań na poziomie globalnym, ale myślę, że one dotykają nas bardzo bezpośrednio i to chyba też jest tak, że im bardziej postępuje proces globalizacji, tym bardziej to, co globalne, staje się lokalne. No, takim klasycznym przykładem jest sytuacja, w której łańcuch wartości firmy robi się globalny i nagle się okazuje, że to, że gdzieś jest tsunami, może wpłynąć na to, że ja nie mam surowca, w związku z czym nie mogę stworzyć produktu, w związku z czym gdzieś tam ten mój biznes tu robiony nagle jest zachwiany ze względu na zmiany klimatyczne, które niby nas tu w Polsce nie dotykają. Natomiast jest oczywiście wiele opracowań i prób definicji tych głównych wyzwań. Są cele milenijne, które zakładam, że państwo znają. Nie idzie nam dobrze z tymi celami. Chodzi o cele milenijne ONZ-u. Tak, chodzi o cele milenijne ONZ-u, to jest 8 celów i z realizacją tych celów nie idzie nam dobrze. Można, nie będę jakby przechodzić przez nie, natomiast na przykład cele związane ze śmiertelnością niemowląt czy ze zdrowiem kobiet wyglądają bardzo niedobrze. I nie osiągniemy tych celów do 2015 roku, bo my już w przyszłym roku powinniśmy je zrealizować. Więc na przykład tu nam idzie źle, czyli my trochę tak jak mówi się, że mam nadzieję, że nikt z państwa, który prezentuje administrację publiczną, się nie obrazi, ale jest takie brzydkie powiedzonko, że urzędnik to jest człowiek, który wszystko wie, ale nic nie może. No więc to trochę niestety takie z ludzkością. To znaczy my wiemy, jakie mamy problemy, tylko tak nie do końca, idąc za tym, co pani minister mówiła, nie potrafimy dialogować i się dogadać, jak się tym zająć. Razem. Pani Agato, ale jako ludzkość rozwijamy się, przecież ludzi przybywa, jak gatunek jesteśmy niezwyciężalny, prawda? No, to bym nie była taka optymistyczna. My ciągle patrzymy na dinozaury i myślimy, że te dinozaury to takie słabe były, bo zniknęły, a my dopiero tu jesteśmy 2 miliony lat, a dinozaury były 200 milionów. Chociaż liczby, które pokazują się za naszymi plecami, wskazują, że rozwijamy się w sposób wyjątkowo niezrównoważony. Tak, ja myślę, że chciałabym powiedzieć o takim jednym sposobie definicji właśnie wyzwań, który bardzo lubię, może ze względów historycznych. Mianowicie jest coś takiego jak takich 5 megatrendów, które zdefiniowała firma PwC. I to są takie megatrendy, które dotyczą całej ludzkości, ale też będą i wpływają na biznes w tej chwili. To są, mam tu ściągawkę, żeby się nie zgubić w tym czasie. A ja notuję. I to są następujące trendy. Po pierwsze są to zmiany demograficzne, bo my narzekamy, że się starzejemy, ale gdzie indziej z kolei jest ludzi za dużo, znaczy za dużo ich się rodzi, co zresztą przekłada się właśnie na przykład na zdrowie kobiet, tak? Ponieważ to zdrowie reprodukcyjne jest zaniedbane. Czyli jedna rzecz to są zmiany demograficzne. Nie rozwijamy się równomiernie, w pewnych miejscach się starzejemy, w innych jest nas za dużo. Jakby znowu mamy takie, to prowadzi oczywiście do ogromnego rozwarstwienia, które jest jednym z głównych globalnych problemów. Drugi taki megatrend to jest urbanizacja. My mamy w tej chwili 22 megamiasta, takie, w których jest 10 milionów ludzi. I tych miast ma być coraz więcej. Są jakieś takie wyliczenia, że prawie 5 miliardów ludzi będzie w 2030 roku żyło w miastach. To jest w ogóle zupełnie niesamowita historia. I to znowu prowadzi do rozwarstwienia, czyli takiej nierównowagi, tak? To jest dużo ludzi w pewnych punktach, a gdzie indziej ich nie ma. Czyli mówimy o rozwarstwieniu również ekonomicznym dochodów? Mówimy również o rozwarstwieniu ekonomicznym, o tym za chwilę będę mówiła. Trzeci taki megatrend to są oczywiście technologie.
I on jest może dobrze, może dobry, może zły. To znaczy wiele technologii pozwala nam radzić sobie z wyzwaniami, które mamy. Przez chwilę się wydawało, że się nie wyżywimy na przykład w ogóle, a teraz się okazuje, że jednak jakoś się żywimy. Innym pytaniem jest jakość tego żywienia, ale się żywimy. Na razie jest co jeść. Natomiast technologie pociągają też za sobą różne wyzwania, o których nie myśleliśmy wcześniej, jak na przykład prawa człowieka dotyczące naszej obecności w sieci, tego, co o nas wiadomo, jakie dane są na nasz temat zbierane, kto co o nas wie. No już w tej chwili istnieją takie praktyki profilowania ludzi poprzez internet. To nie są jakieś takie historie science fiction, to się naprawdę dzieje. Tak więc technologie to jest trzeci trend. Czwarty to jest zmiany klimatyczne, no i oczywiście wyczerpywanie zasobów. Tak? Tutaj rzeczywiście nie zrobiliśmy jakiejś dobrej roboty i ta podstawowa zasada zrównoważonego rozwoju, czyli takiego rozwoju, który sprawia, że przyszłe pokolenia no przynajmniej nie będą miały gorzej, to się nam nie udało, proszę Państwa, one będą miały gorzej. Między 1970 a 2006 rokiem udało nam się wyeliminować 1/3 gatunków bezkręgowców żyjących na Ziemi. Także dajemy radę. I naprawdę my się zachowujemy w ten sposób w bardzo wielu obszarach. I tutaj nie ma porozumienia jakiegoś takiego, czyli znowu my wiemy, co jest źle, tylko nie potrafimy się porozumieć. No bo na przykład z różnych powodów wycinamy lasy deszczowe, bo jest nam to potrzebne do zaspokojenia potrzeb, które mamy. Zanim przejdziemy do piątego kręgu, tak się zastanawiam, sięgając do znanej ikonografii, czyli nie Statek Szaleńców, ale Wieża Babel, niemożliwość do porozumienia się. Może rzeczywiście, bardziej Wieża Babel, taka budowana. Ja muszę powiedzieć, że jak się tak kulturowo owijamy, to ja przed tą dyskusją miałam bardziej takie skojarzenie, że my tak, nie wiem, czy Państwo pamiętają, w Ojcu Goriot jest taka scena, jak ten Rastignac na cmentarzu Père Lachaise się żegna z Ojcem Goriot i patrzy na Paryż i widzi ten Paryż i mówi, teraz to jest między nami, Paryżu. Ja mam trochę takie wrażenie, że my jako ludzie mamy taki stosunek do tego świata. Znaczy tak patrzymy, to teraz Anuda, ziemio. No nie, bo to nie jest między mną i moim rozumieniem, to jest między jakby nami wszystkimi. I na tym polega kłopot. Ja za chwilę jakby w puencie spróbuję powiedzieć też, gdzie mi się wydaje, że jest kłopot w tym dogadywaniu się i dlaczego nam się nie udaje dialogowanie tak za bardzo, ale może nam się uda. Ostatni to jest przesunięcia w przewagach ekonomicznych, tak? Czyli widać, że to w tym roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone. Już Stany Zjednoczone nie są największą gospodarką świata, ale są nią Chiny. I teraz jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to, że największe gospodarki świata, Chiny i Stany Zjednoczone, to są gospodarki, w których nie ma systemu socjalnego. Bardzo ciekawe spostrzeżenie, które myślę dużo mówi o tym, w którą stronę idziemy, gdzie idziemy, co jest dla nas ważne i co się dla nas liczy. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, jak na to spojrzymy. Więc takim, myślę, dużym problemem jest po pierwsze rozwarstwienie w wielu aspektach ekonomicznych i tak dalej. Po drugie jest to na pewno kwestia zdrowia, bo to wynika z tego. Tak? Jeżeli patrzymy na to, że nie ma systemów socjalnych, co z tego wynika? Z tego wynika to, że w Stanach, na które my patrzymy z takim zachwytem, w Stanach, jeżeli ktoś zachoruje ciężko, a nie ma pieniędzy, to się stacza. Po prostu, tak zupełnie. I naprawdę to jest coś, co się dzieje. W tej super gospodarce, na którą my patrzymy z zachwytem. Czy myśli Pani, że jest to perspektywa dla całej gospodarki światowej? No nie. Na szczęście gdzieś tam w okolicy tego pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca jest Japonia, są Niemcy, więc można też zachowywać się jednak trochę bardziej odpowiedzialnie i dawać radę. To jest też, myślę, że tutaj z kolei, proszę spojrzeć, że to są dwie kultury, które nam się pewnie by bardzo kojarzyły z tą praworządnością, o której mówiła pani profesor, czyli jednak przestrzeganie zasad może sprzyjać również rozwojowi, chociaż to śmiała teza. Ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć. Dużo mówiliśmy o edukacji. Ja myślę, że jednym z głównych wyzwań jest to, że my ciągle opisujemy świat w XXI wieku kategoriami wieku XIX. I to zarówno jeśli chodzi o relacje społeczne, zarówno jeśli chodzi o
to, o czym panie już mówiły, o rolę kobiet, o relacje pracodawca-pracownik, o relacje politycy-obywatele. To wszystko są pojęcia z XIX wieku, więc myślę, że jednym z głównych wyzwań, jakie stoi przed nami, to jest nowoczesna edukacja. Taka, w której kwestie odpowiedzialności, empatii, zrozumienia są w ogóle kluczowe, bo inaczej to rzeczywiście mamy kłopot. Dziękujemy bardzo pani Agata Stafiej-Bartosik, dyrektor Ashoka Polska.